Jak byłam mała, to piosenkarką chyba. Albo pamiętam, że rozmawiałam z moją babcią i pytałam się jej o wykłady na uczelni, bo bardzo też chciałam zostać nauczycielką. Jaki jest najwyższy stopień osoby, która wykłada właśnie na uczelni? Ona mówiła, że doktor habilitowany. Ja tak, dobrze babcie, to może mi się uda. To mówiłam dwie rzeczy. Mówiłam, że albo zostanę piosenkarką, bo pozostanę piosenkarką. I drugie, że zostanę kucharką, bo bardzo lubiłam panią, która była kucharką w przedszkolu i lubiłam podglądać inne osoby, jak gotowały i dla mnie to było zawsze magią. I później ludzie dostawali to jedzenie i ono było takie super i też tak chciałam umieć. DJ-ką, no, bo oglądałam trolle i tam była taka trollka. Chyba DJ-ką chciałam nią być. Wydaje mi się, że zawsze chciałam być taką, powiedzmy, takim bossem największym, tak pracować właśnie w swojej firmie, być takim kierownikiem, powiedzmy. I od dziecka właśnie te klocki, ten jakieś gry właśnie takie z projektowaniem różnych mieszkań, domów, ogólnie takie kreatywne zajęcia mnie interesowały. Jak byłam mała, to były dwie wersje. Na początku chciałam być Hanną Montaną, ale okazało się, że nie można być innym człowiekiem i chciałam być chemiczką w NASA. Chciałam robić serious stuff i polecieć w kosmos, no. Pomimo, że totalnie nie umiem śpiewać, chciałam zostać piosenkarką, bo to była jedyna praca, którą znałam, gdzie można właśnie też tańczyć, to jakoś wykorzystać w swoim życiu codziennym. Ajko, no to na pewno dla mnie było to zawsze, dla mnie była to odpowiedź, że zostanę cukiernikiem, bo od dziecka bardzo lubiłam piec, w zasadzie to zostało mi do dzisiaj. I pamiętam, że po obejrzeniu pierwszej części Indiana Jonesa chciałam zostać archeologiem, także to też była moja silna inspiracja na kolejne lata. Uczyłam się geografii, biologii. Wydaje mi się, że nie miałam dokładnie takiego jakby nazwanego zawodu albo jakiegoś takiego właśnie wymarzonego jednego punktu, ale zawsze właśnie ta przyroda, natura gdzieś tam były mi blisko i mnie fascynowały. Więc jak myślę o sobie za 10 lat, powiedzmy w wieku właśnie 27, widzę Kingę jako osobę, która pracuje wśród innych ludzi, która im pomaga właśnie odkrywać siebie, rozwijać się, bo kiedy ja widzę osoby wokół mnie, które właśnie stają się lepszymi wersjami samych siebie, to ja sama też czuję, że rozkwitam. O lekarzu. Lekarza. Dokładnie anestezjolog. No bo jednak to jest takie moje marzenie, żeby pomagać ludziom oraz żeby na kimś polegać, żeby ktoś na mnie polegał. A taka wymarzona praca to połączenie tej grafiki komputerowej na przykład z pracą w domu, gdzie mogłabym właśnie pracować w domu i oddawać się moim innym pasjom, na przykład jeździectwo jest moją dużą pasją, więc wtedy idealnie wyszłoby to połączenie. Moją wymarzoną pracą na ten moment jest praca w działach, tematach, obszarach prawnych, czyli praca radczyni. Szczególnie idąc do szkoły średniej myślałam nad tym, żeby po prostu zwiedzać świat. Dlatego wybrałam sobie profil językowy, żeby właśnie zostać stewardessą i móc podróżować po tym świecie i zwiedzać, poznawać przede wszystkim ludzi, bo ostatnio mi to zaczęło sprawiać frajdę. Zastanawiałam się w sumie też nad, jakby nie stewardessa, to rejsy statkiem jakimś i być jakimś entertainer. Od dziecka wydaje mi się, że zawsze, jeżeli myślałam o swojej przyszłej pracy, to widziałam się jako architekt. Oczami wyobraźni widzę jakąś bliskość natury, jakąś pracę taką związaną z zwierzętami. O polityczce? Dlaczego? Albo o prawniczce, no nie wiem, jakoś tak pasuje moim zdaniem to do mnie. To generalnie miałam różne wymarzone prace w różnych momentach życia. Miały jakiś taki wspólny mianownik, który dotyczył tego, że chciałam, żeby to było coś z ludźmi i coś, w czym mogłabym widzieć efekt pracy, którą wkładam. Czyli, że w momencie, w którym się napracuję, to widzę, że rzeczywiście to ma jakąś, wprowadza jakąś zmianę.